Rolnicy z gminy Skoki zakończyli żniwowanie i rozpoczęli świętowanie. Za plony dziękowali na gminnych dożynkach w Lechlinie, choć zbiory nie były tak duże, jak można się było spodziewać. Warunki atmosferyczne nam nie sprzyjały. Długa mroźna zima, przymrozki wiosenne, maj padało, czerwiec zimny, upały przyszły w lipcu. W tym momencie, kiedy ma się wykształcić ziarno, kłosy, nabrać kształtów, to wtedy wszystko pozasychało. Dużo padało deszczu i ciężkie były zbiory. Były takie dzień koszenia dwa i przerwa, bo padało. Wiosna była mokra i te rośliny się dobrze nie mogła rozwinąć, nie ukorzeniła się. Lecz przyszła susza i idzie na słabych ziemiach, to zaschło wszystko. W podarzu gminy miasta i Skoki, starostowie tych obecnych dożynek, chciałbym ci ręczyć kochany chleba upieczony z mąk, z tych rocznych zbiorów. Dożynkowej tradycji stało się zadość. Delegacje wszystkich wsi przemaszerowały z wieńcami, a starostowie wręczyli gospodarzowi gminy chleb upieczony z tegorocznego ziarna. Burmistrz podzielił bochen pomiędzy mieszkańców. Moja rola polegała na tym, żeby chleb z całej tej ziemi, co urosło, upiec i dać burmistrzowi, żeby ten chleb rozdzielił na wszystkich, żeby to było dla każdego, dla wszystkich starczyło. Najpiękniejszy wieniec dożynkowy przygotowali mieszkańcy Lechlina. W wieńcu znajdują się ziarna i owoce, zbóż, że tak powiem. Czasochłonne to jest bardzo, bo trzeba ziarnko po ziarnku doklejać. A myślę, że cały wieniec symbolizować ma plony. Po oficjalnej części na estradzie wystąpił zespół Łany. Miłośnicy folkloru wysłuchali pieśni ludowych i obejrzeli tańce z różnych stron Polski. Ci, którzy nad potrzeby ducha przedkładali potrzeby ciała, ustawili się w długiej kolejce po wiejskie przysmaki. A wzmocnienie było potrzebne, bo główną atrakcją imprezy miał być turniej wsi. Staramy się wciągnąć ludzi w taki cykl różnych konkurencji. Na przykład będą doili krowę, będą próbowali z byka nie dać się zrzucić, będą mu takie gąbki rzucali, będzie konkurs na najsilniejszego chłopa, czyli coś takiego jak strongmeni. Wcześniej rozstrzygnięto konkurs na najdłuższy warkocz. Po zmierzeniu warkoczy 11 dziewcząt i jednego pana, wynikiem 61 cm wygrała Ilona Nowicka. Jest wygodniej mi. Bo woski ci nie latają, tak. Nie? Bo ona nie lubi, jak i tak woski ma rosnąć. Jeszcze dłużej będziesz hodować? Na jaki długi chcesz mieć? Długi. Długi? Długi. Jak długo będziesz zapuszczać jeszcze? Nie wiem jeszcze. Zawsze jej podcinam, nie? Już bym miała na pewno z 1,5 metra. Ale to jednak takie długie włosy, to jest bardzo ciężko myć, zaś czesać. Imprezę przerwała gwałtowna ulewa. Na szczęście nawałnica minęła po kilkunastu minutach i można było rozpocząć konkursowe zmagania. Zawodnicy musieli między innymi zmierzyć się z mechanicznym bydłem, krową do dojenia i bykiem do ujeżdżania.